tylko tak właśnie kurwa, że siedział z tyłu. Przyszło mi w udziale reprezentować okręg 44 Sejmu Walnego, czyli Sejm Polonijny Polaków w Kanadzie. W związku z tym mam obowiązki. I moim obowiązkiem jest to, aby doprowadzić do tego, żeby dwa postulaty, które są z ramienia naszego okręgu, zostały przegłosowane dzisiaj. Nie wiem, ale odczuwam wrażenie, że przeciąganie tych debat, które ma miejsce teraz, ma na celu, no tak jakby uniemożliwienie. Proszę mnie zrozumieć, mam obowiązki i chciałbym, żebyśmy najpierw skoncentrowali się na tym, co jest w harmonogramie obrad i nad głosowaniem nad poszczególnych uchwałami, a później wykorzystali ten czas, o ile zostanie, na prowadzenie debat. Pieniądze dzielą ludzi. Zostawmy to. Zastanówmy się na tym, co nas może zjednoczyć. A to nie są tylko, z tego co wiem, nasze postulaty, tak? Znaczy, mówię tutaj o swoim okręgu, ale i również innych osób ziemskich, którzy na pewno też chcą wypełnić swoje obowiązki w sposób właściwy. Wrócić do swoich ziem, do naszych rodaków i powiedzieć, jak oni te obowiązki wypełnili. To się przeradza w beletrystykę po prostu. Nietwórczą. Nietwórczą. Niesprawczą, przepraszam. Niesprawczą. Także jeszcze raz bardzo proszę, aby dać pod głosowanie dwa postulaty, panie marszałku, mojego okręgu. Proszę je odczytać, panie Jarosławie, można, dobrze? Bo żeby państwo też wiedzieli, o czym mówimy dokładnie. Pierwszy to jest, mam według harmonogramu. Tak, tak, nie, według pana Dariusza, tak bym powiedział. Aha. To pierwszym z tych postulatów jest to, żeby wprowadzić modlitwę. I propozycja mojej ziemi jest Ojcze Nasz. Tu się nie ma, drodzy Państwo, nad czym zastanawiać. Żadna ludzka ręka, żaden ludzki umysł nie stworzył lepszej modlitwy, jak stworzył Pan, nasz Pan, Jezus Chrystus, Król Król. I to jest pierwsze. Druga sprawa dotycząca również tej modlitwy, aby się ona odbywała, czy była odmawiana na początku obrad w łacinie. Bo trzeba zadać sobie jedno pytanie. Kiedy idzie młody człowiek, na przykład, obok kolumny Zygmunta i ma tam napis na tej kolumnie umieszczony, upamiętniający hołd ruski, czy jak to woli, hołd szujski, to on nie wie, z czym ma do czynienia. Nawet się nie sili tego przeczytać. A chciałbym przypomnieć, że język łaciński, tak, jest częścią naszej tradycji kultury. Nawet bym powiedział i języka. Wypracowany przez naszych przodków. To oni w tym języku się modlili. To oni w tym języku przed bitwą się modlili i wygrywali, niesieni na skrzydłach chwały. Druga sprawa to, aby hymnem tutaj Sejmu Walnego stała się Bogu Rodzica. To chyba nie trzeba argumentować dlaczego. To są sprawy zasadnicze. O nich powinniśmy rozmawiać. Z tego wynika, jakie chcemy mieć państwo. Królestwo. Bo ile rozumiem, wszystkie nasze zabiegi zmierzają do tego, żeby podnieść koronę. Oczywiście można używać pewnych środków, argumentów, no ale to jest ten cel finalny, tak? Drugim postulatem mojej ziemi jest to, aby podjąć uchwałę w sprawie zakazu piastowania wysokich funkcji państwowych przez osoby z podwójnym lub więcej obywatelstwa. To jest też istotne. Wczoraj napotkałem na zarzut co do mojej osoby jakoby agenta kanadyjskiego. No to więc właśnie. Będziemy chronić. I chciałbym, żeby odbyły się w tych dwóch przedmiotowych sprawach
krótkie debaty i odbyło się głosowanie. Tak, żeby mógł wrócić do swojej ziemi, do naszych rodaków, którzy są w Kanadzie i mógł im przedstawić to, co mi się udało tutaj załatwić, bo po to między innymi zostałem tutaj wysłany. Dziękuję. Jestem na szafie, muszę mieć pewną władzę. To mi się podobało, co powiedziała pani Beata, nieobecna, że to musi być tryb rozkazujący. Ja powiem tak. Jeżeli ad vocem tego, bo to było zakłócenie troszeczkę, prawda, logiczne zresztą, ja powiem w ten sposób, tak ogólnie. Proszę państwa, myśmy wczoraj dopiero przegłosowali, że nabieramy wigoru konstytucyjnego, ale od 1 stycznia, żeby się dobrze zrozumieli. Od 1 stycznia, bo ja bym wolał, żeby te sprawy konstytucyjne, bo ja rozumiem, że to powinno być już w Konstytucji też, tak, że obrady Sejmu, bo Konstytucja będzie też o Sejmie, żeby, czyli to byłby rozdział dotyczący Sejmu, że na Sejmie, Senatem i możemy jeszcze dokreślić, na których urzędach powinno się zaczynać od Ojcze Nasz po łacinie, na przykład, prawda? I to byłaby pierwsza, jedna z pierwszych Konstytucji. Dzisiaj możemy co najwyżej uchwałę sankcjonować, bo ja nie pozwolę na Konstytucję, bo nie mamy takiej możliwości, bo nie jest rok 2016, nasi przodkowie tak to zrobili, że no nie możemy, nie mamy, jakby to powiedzieć, kto się mówi, chwała, dzień dobry. Nie mamy kognicji, nie mamy możliwości tego zrobić po prostu. Gdybyśmy nawet przegłosowali jednomyślnie, no to jest tylko uchwała praktycznie i to jest za mały skutek, mi się wydaje. To tak przy okazji, ale oczywiście poddam to pod głosowanie. Natomiast jeżeli ad vocem panu, to ustalmy, że 2-3-4 minuty, dobra, ad vocem. Jeżeli ktoś się odnosi do urzędnika, to krótko, bo nie wykorzystujcie tego, żeby ciągnąć, bo zobaczcie, że jesteśmy przekierowani w drugą stronę, a była bardzo dobra dyskusja, debata, to już powoli domykała się i będzie głosowanie nad wetem, pierwsze głosowanie, bo nie zmienię tego kolejności. Czyli głosujemy nad wetem, potem nad tym i przystępujemy do kolejności, prawda? Czyli pan Jerzy, pan Andrzej, bo bardzo długo czekał. Jeszcze, pan Andrzej. Ale ad vocem, słuchajcie, 2-3 minuty, pamiętajcie, bo jak ktoś chce debatować, bo teraz mówimy na temat pana Jarosława występu, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jak wrócimy do debaty, nie ma limity. Nie ma limity występowania. Teraz jest limita, bo jest ad vocem. 2-3 minuty, proszę. To jeszcze do pani Andrzeja z sprawy konstytucji. Przepraszam, panie marszałku, ale... Dobrze, ale ad vocem. Tak. Pragnę zwrócić na jedną zasadniczą zasadę prawa. Dura lex sed lex. Ustawa twarda, ale ustawa. Jeżeli mamy tak zwaną... W prawodawstwie rozumie się dwa terminy. Derogacja. Derogacja jawna i derogacja niejawna. Teraz abstrahuję od wszelkiej legalności władzy, konstytucji, kto jaką nadał i tak dalej, czy PRL jest ważny, czy nie. Jeżeli mamy ustawę konstytucyjną z 1935 roku, jeżeli rząd PRL uchwala konstytucję w 1952 roku, to tamta konstytucja, która obowiązywała w 1935 roku, zostaje zniesiona przez nowy akt. I to jest derogacja niejawna. Dlaczego? Ponieważ konstytucja z 1952 roku nigdzie nie mówi o tym, że konstytucja z 1935 roku zostaje zniesiona. Ale ów akt nowy, nowa konstytucja zostaje wprowadzona. Tak samo można tutaj również mówić później o konstytucji z roku 1997, tak? Tam są podzielone głosy na temat referendum, ilość i tak dalej. Ale ja mówię teraz o tych kwestiach czysto formalno-technicznych. Więc po co mamy debatować nad konstytucją z 1935 roku i wysłuchiwać cytatów z tej konstytucji, która de facto prawnie, rzecz ujmując, nie obowiązuje. Kolejna rzecz, odnosimy się do konstytucji z 1791 roku. Do tego nawiązujemy dziedzictwa, nawiązujemy do republiki z królem, do tego, co pan marszałek cały czas apeluje. Ja stoję za tą ideą murem. Musimy powołać króla na zasadzie republiki. Tak to było w wiekach wcześniejszych, za czasów I Rzeczypospolitej. I na dzień dzisiejszy obowiązuje nas jako Sejm Walny ta konstytucja z 1791 roku. Dlatego apelowałem wczoraj, żebyśmy rozpoczęli od stycznia 2016 roku pracę nad konstytucją, nową konstytucją, bo jak wiemy, prawo rozwija się z duchem czasu, tak jak się rozwijają stosunki społeczne i to jest ważne, więc musimy się zająć tym, bo to jest sprawa najważniejsza, aby nie było właśnie zarzutów, że na przykład nie ma kworum, o legalności, nielegalności, ważności decyzji, nieważności, tak? To są sprawy ważne, które musimy ustalić jak najszybciej, ponieważ bez tego no, nie możemy ruszyć dalej. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwo, może jakby państwo niektórzy, bo ktoś mi to zwrócił uwagę wczoraj, przedwczoraj, że
tak jak pan rozumuje, no to nie wszyscy muszą rozumować, bo my nie znamy, jakby, no wiadomo, tu jest ród, leszczyńscy i nie każdy musi się jeden do jednego identyfikować z nami czy ze mną, ale powiem państwu w ten sposób. Sama organizacja Sejmu Walnego nawiązuje organizację, bo powiedziałem na początku, tylko ta sama forma może odnieść się do poprzedniej formy, czyli tylko Sejm sformowany na podstawie Konstytucji 1935 roku mógłby ewentualnie uznać lub nie, bo przejmuje to dziedzictwo, tak? W innym przypadku my, jako Sejm Walny, dokładnie odwzorowujący system prawny, organizacyjny Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, zaraz przy Konstytucji, czyli dziedzictwo Sejmu Czteroletniego, dokładnie w tej formule jesteśmy zorganizowani. Czyli sejmiki ziemskie, ratyfikacja, wiecie, marszałkowie ziemscy, tego nie ma w Konstytucji 35, 21 i poprzednich. Czyli my, gdybyśmy uznali na przykład całe dziedzictwo drugiej RP albo trzeciej, zasymulujmy to intelektualnie, to musimy się przeformować, ja tak uważam, do tego. Poza tym my nie mamy tego prawa, bo my nie jesteśmy jakby zorganizowani na ten sposób. Czyli inaczej mówiąc, nie możemy jakimś zwykłym aktem obalać akt notarialny. Żeby tak to powiedzieć metaforę. O, wiecie, o co mi chodzi. Natomiast możemy pewne elementy z drugiej RP, czy pewne umowy międzynarodowe i tak dalej uznać. Czyli nie potrzebujemy brać, jak to się mówi, nieruchomość z dobrodziejstwem inwentarza, albo jakieś dziedzictwo z dobrodziejstwem inwentarza. Wcale nie musimy tego robić, prawda? Bo my się nie identyfikujemy. Pamiętajmy, że konstytucja, szczególnie marcowa, to była rzeczywiście konstytucja wzorowana na rewolucji francuskiej, ona jest zupełnie nam obca. To jest zupełnie obce dziedzictwo. Konstytucja kwietniowa była niesamowitym postępem. Ona odwracała te złe, czyli odebrane szlachectwa, oddawała i tak dalej. Znaczy, ona się praktycznie nie uskuteczniła. Ona formalnie weszła, dlatego komuniści w konstytucji z 1952 roku odwołują się do konstytucji marcowej. Oni ją ignorują kwietniową, w ogóle się do niej nie odnoszą. Tu nie ma żadnej ciągłości. Oni sobie zafundowali ciągłość konstytucji marcowej. Tam jak znajdziecie państwo, na co się powołują, to oni w ogóle przeskakują. Tak jakby konstytucji kwietniowej w ogóle nie było. No im było tak wygodniej, tak? Bo to była rewolucja francuska, to jest ich dziedzictwo. Bolszewickie dziedzictwo. I jeszcze a propos Żydów, bardzo cenna uwaga, pani uważa. Słuchajcie, drodzy państwo. Po wystąpieniu pani Beaty Andreas, jeżeli tak byśmy przyjęli, prawda, Żydzi, to jest to Żydem, czy to ma dziedzictwo żydowskie, występ, no to byśmy byli praktycznie antysemitami. Sejmem antyżydowskim, antyknesetem. Prawda historyczna jest troszkę inna, ponieważ Żydzi zmienili kilka razy tożsamość. I tam tych odmian żydowskich jest tak dużo, że Żydzi polscy zginęli dlatego, że się dali spolszczyć. Na przykład Rubinstein, pianista, jak była jakaś tam konferencja w Stanach, gdzie były wszystkie te, prawda, notable europejskie, które tutaj zatwierdzali ten pokój jałtański w Stanach Zjednoczonych, no nie było polskiej delegacji. I Rubinstein, który zaprosili go, żeby im błanie przygrywał do kotleta, prawda, wstał i powiedział, że państwo, tu nie ma jednej reprezentacji. Konsternacja, to był Żyd. Z konsternacją, tu nie ma jednej reprezentacji państwa ważnego. Ja jestem Polakiem i zagram hymn Polski. Więc, drodzy państwo, musimy wiedzieć, że bardzo dużo Żydów, zresztą jest to opisane w książce Żyd Kraszewskiego, prawda, polecam, bo tam jest opisane ten Jakub słynny, który się rozdwajał i uważał, że ta szaleńska polskość, on był pół Żydem, on był Żydem, ale mentalnie już był Polakiem. Pięknie Kraszewski pokazał Żyda, który staje się Polakiem. Po prostu polskość jest bardzo dobrą marką. I ludzie, Europejczycy, i dzisiaj też, chcą się spolszczyć. I my nie możemy tego odbierać Żydom. Bardzo chętnie. Mamy dwie możliwości. Albo z nimi walczyć, albo ich spolszczyć. Oczywiście niektórych się nie da. Tak jak powiedział, 8% jest zbolszewizowanych, zindoktrynowanych, to są siepacze, to są rezumi. To są nasi wrogowie, tak? Ci Żydzi. Natomiast większość tych Żydów polskich niekoniecznie, dlatego nie do końca można tak lamentować w sensie praw emerytalnych do Żydów, którzy mają jakieś tam korzenie też polskie. Nie bądźmy, słuchajcie, nie dajmy się wpuścić w te podziały, w tą antożydowskość, bo to też była prowokacja. Co nam daje 10 czy tam 200 milionów, 250, co nam daje 250 milionów, kiedy nasz rząd funduje nam 70 miliardów długu rocznie? No co, a my walczymy o te 250 milionów, a nie walczymy o te 60 miliardów. Przekierowanie uwagi kompletnie, tak? A my politycznie powinniśmy powiedzieć, dobrze, należy się też, ale należy się też Polom, są, którzy wyjechali. Niech walczą o to, prawda, emigrantom i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tylko Żydom? Prawda? Ta równość powinna być. Żydom polskim, bo to nie jest Żydom izraelskim, to jest Żydom polskim. Poza tym zobaczcie, jaki mamy handicap jako Polacy. My jesteśmy w stanie w takiej biedzie i nędzy polskim Żydom płacić emerytury. Symboliczne, bo tam jest bodajże 100 euro miesięcznie. Ale płacimy. Więc to schodzimy trochę na boczne tory. Ja bym chciał przewrócić jednak tą koniec tej debaty, drodzy państwo. Ja tylko sprostowałem pewne rzeczy, prawda?
Proszę pana, i ta debata o drugiej RP na pewno to rozstrzygniemy. I myślę, że jak to nagłośnimy, to będzie reprezentacja pełna ziem, szczególnie Polonii. I ja uważam, że ten Sejm, który powinien rozstrzygnąć, to nie będziemy go odraczać, ale już teraz mówię, że to powinno być między 18, samo rozstrzygnięcie, bo zaraz odniesiemy się jeszcze do tego w styczniu, do tej limity. Ale powiem tak, nawet gdyby ta limita była, to tam się jedzie Potocki i on ma wypowiedzieć zdanie i tak dalej. Potem mają się odbyć sejmiki przedsejmowe, które rozstrzygną ziemsko, jaki głos mają zrobić i dopiero Sejm, bo tu jest mało czasu. Ja to jeszcze potem powiem, jaki jest tu problem techniczny. Drodzy Państwo, my musimy głosy mieć prawdziwie odziemskie, z sejmikami. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli czas. Ta sprawa jest tak kluczowa, że nie możemy powiedzieć, że my tu na Sejmie podejmiemy decyzję bez sejmików ziemskich, tak? Ziemia wrocławska mówi tak, ziemia na przykład któraś tam mówi tak, a inna mówi nie na przykład. I musimy te wszystkie głosy dać im szansę przedebatowania ziemsko. Czyli jaki ty chcesz mieć ustrój na swojej ziemi? Trzeciej RP, czwartej RP, drugiej RP, na jesień Rzeczpospolitej. To wymaga trochę czasu. Tu pośpiech jest złym doradcą. Ponieważ myśmy tyle lat czekali, to teraz przyspieszanie tego w postaci Sejmu Ekstraordynarnego, na przykład gdybyśmy w styczniu to zrobili, że tak powiem, no zaskoczenia, bo to ani nie było w planach. To jest super nadzwyczajny Sejm i do takich rzeczy nie powinien być Sejm nadzwyczajny. Powinien być Sejm, no w formule być może nadzwyczajnej, ale długo planowany, tak? I tutaj pan prezydent Potocki, ja mam ogromny szacunek do prezydenta Potockiego, bo uważam, że on jest mężem opatrznościowym. On uratował rzeczywiście dziedzictwo drugiej RP. I tu nie ulega wątpliwości, że prezydent Potocki jest mężem opatrznościowym. I mało tego, my musimy, będą mu niektórzy zarzucać, bo on został bodajże w 2009 wybrany, czy nominowany, i on ma kadencję siedmioletnią. W czasie pokoju. Ja wiem, ale żeby. No to wszyscy nie mówić. Nie, to ja powiem. Zaraz pani. Ustęp drugi przed chwilą go przeczytał. Pani wie, że na wypadek wojny jest bezterminowo. Bezterminowo. Na wypadek pokoju jest 7 lat. Wolelibyśmy uniknąć tej dywagacji i w przyszłym roku to rozstrzygnąć, żeby nawet dla tych, co mówią 7 lat, też żeby to się do sierpnia to się zamknęło. Żeby nie było sytuacji, że pan Potocki po sierpniu 2016 roku musi się tłumaczyć, że on jest prezydentem, bo jesteśmy dalej w stanie wojny. Nie musimy mu tego fundować. My możemy to spokojnie rozstrzygnąć do sierpnia przyszłego roku, ale to jest ten deadline, który chciałbym teraz jako marszałek określić. My to rozstrzygniemy i odniesiemy się do prezydenta Potockiego, czy on tu ewentualnie przyjedzie, czy nie. Natomiast jeżeli przyjedzie, to zwiększa swoje szanse i wiarygodność, tak? Bo my chcielibyśmy z nim współpracować. To taki jest moje jako marszałka teraz i przedstawiciela ziemi Częstochowsko-Myszkowskiej. Tak my to widzimy. Prawdopodobnie pan Stefan Kramarski, marszałek tej ziemi profesjonalnej, na sejmiku się spotkamy, prawda, i to omówimy, bo nie sposób tego przedebatować bez sejmików, drodzy Państwo, wszystkich namawiamy. Więc teraz chciałbym kontynuować. Panie Jarku, z wielkim szacunkiem dla pana Sejmu, wielkim szacunkiem naprawdę, zamknijmy debatę odnośnie pana weta, bo będzie pierwsze głosowanie na temat weta, czy je odrzucamy, czy nie, a potem wracamy do głosowania, wtedy odnosimy się do tego wczorajszego. Czy to jest w sprawie weta pana marszałka Sejmu Polonijnego w Kanadzie, Polaków w Kanadzie, chce jeszcze zabrać głos, bo jak nie, to przechodzimy do głosowania. Dobra, ale to ostatni głos, dobrze? Ostatni głos pana i głosujemy w tej sprawie, żeby też, też się przychylić do wniosków pana marszałka Jarosława Słowika, żeby tą sprawę już powoli kończyć, bo może już są wyklarowane poglądy, drodzy Państwo. Ja tutaj jeszcze tylko powiem krótko. Wczoraj padła taka, to zdążyłem sobie zapamiętać, kwestie właśnie tak zwana selekcja negatywna i pozytywna. Tak, to jest pojęcie bardzo względne. Właśnie na ten temat to można jeszcze tutaj dyskutować, a więc ponieważ to wczoraj padło, ta selekcja negatywna i pozytywna jest bardzo takim elementem, który dzieli, to jest podział bardzo specyficzny, na tych, którzy mają dość środków, a tych, którzy tych środków za dużo nie mają. I zwróćmy uwagę, że wczoraj spadło tutaj z ramienia Polonii, padło to i zobaczmy, ta kwestia selekcji jest elementem systemowym. To system mówi nam. Selekcja negatywna. Nie masz cash, wypada z gry. I to jest naturalne. W sensie naturalne według tego systemu. Bo ten system to robi właśnie tą selekcję. To jest raz. Druga sprawa. W tych kwestiach właśnie co do tego weta i tak dalej, uważam, że to weto, czy w ogóle ta, może inaczej, podam własny przykład. Jeżeli będzie ten
sejmik styczniowy, raczej sejm styczniowy, w tym momencie jest jakby, no nie czekamy jakieś tam miesiące dalej, w ten sposób ja też mam taką sytuację, że sytuacja jest awaryjna i ten sejm jest powoływany i w ten sposób tutaj powstają pewne debaty, które przenosimy dalej, aż do tego sejmu marcowego. I ja mam taki sam problem, załóżmy, każdy z nas ma taki problem, tylko jeden musi lecieć samolotem, a ja się przyjadę samochodem, załóżmy 300 km, nie? Ale mechanizm jest identyczny. Ja też po prostu musiałbym, o, jest taki sejm, ja muszę po prostu to przedstawić, zrobić na szybkiego sejmik, żeby to przedstawić, nie? A ktoś musi tam i dopiero to przedstawić, nie? A więc jest, znaczy pojęcie tego, że ktoś ma, musi powiedzmy głos ziemi, posłów i tak dalej, nie jest żadnym argumentem, ponieważ ja też, każdy z nas ma ten sam problem, o, w ten sposób, że musi to przedstawić. Natomiast ja już zasięgnąłem zdanie, bo ja lubię historię, więc po prostu już przerobiłem temat. Natomiast my wszyscy musimy się tego nauczyć, jak do tego podejść. Druga sprawa, mieliśmy tutaj bardzo ciekawy wykład pana Kidzińskiego, który nam tu wytłumaczył w ogóle następną kwestię, która w ogóle nie jest brana tu pod uwagę, ale to wszystko musimy zebrać do kupy i na takim jednym sejmie przedyskutować. Po prostu tak przedebatować przez dwa dni na te kwestie, żeby można było dojść do konsensusu. Po to jest właśnie potrzebne to ekstra spotkanie. Jeszcze nie miało 3 minuty. Tak, tak, oczywiście. Bardzo proszę Pani Beato, ale dobrze, uważam, że powinien Pan zabrać się głos. To ja też. Nie, może już nie, Pani Beato, proszę Was, bo... Ale jak Pani się uprzedza, dam Pani. Dobrze, ale 3 minuty, dobrze? Ale 3 minuty. Pojęcie selekcji. Nie ode mnie ono padło pierwsze. Natomiast oczywiście ma to jakiś związek. Tylko nie tak, jak Pan Marszałek Ziemi Opolskiej powiedział na podział biednych i bogatych, tych, co mają i co nie mają. Natomiast tych, którzy żyją dla ojczyzny i tych, którzy żyją z ojczyzny. I wśród tej drugiej kategorii trzeba jeszcze robić, kto żyją z ojczyzny szkodzi, a kto jest pożyteczny. O tym właśnie chciałem powiedzieć. I dla mnie jest to pozytywna selekcja, bo ona się bierze od dołu, sama z siebie, jeśli ktokolwiek przychodzi, nie z postawą roszczeniową, tak? Która rozkłada co najmniej od 1944 roku Polaków, a daje tu od siebie, tak? Gdzie słychać tutaj głosy z sali, że jest ciężko finansowo, ekonomicznie, że trwa zagłada na narodzie polskim, ekonomiczna, finansowa, jednak ci ludzie przyjeżdżają. Dla mnie to jest pozytywne. To może nie używajmy słów selekcja, bo ona może być subiektywna, tak? W pojęciu, załóżmy, dobra czy zła, tak? Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy wejść szczebel wyżej i uruchomić taki proces myślowy, właśnie tak jak powiedziałem. Kto żyje dla ojczyzny, kto żyje dla ojczyzny, czy chce żyć z ojczyzny. Co to oznacza? Żyć na koszt Polaków. Dziękuję. Beata Andreas, marszałek sejmiku ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. Dlaczego wczoraj ten głos z Kanady został tak wzmocniony do weta, jest dla mnie zagadką. Ja bym chciała zobaczyć relacje z sejmiku, który tam się odbył w Kanadzie i zobaczyć tam polonusów starszych stażem niż pan, bo pan Słowik 2 lata jest w Kanadzie. Ale pani Beato, pani... Ja nie widziałam relacji filmowej z tego sejmiku i nie wierzę, że Polonia kanadyjska nie chce restytucji drugiej RP. Po prostu nie wierzę, dlatego że... Pan Jarosław będzie musiał ratyfikować czerwoną kartkę w Kanadzie, teraz na sejmiku relacyjnym. Może zobaczymy, mam nadzieję, relację filmową z tego sejmiku. Padło takie... rozprostowuję to. Konstytucja kwietniowa uchyliła w 81 artykule Konstytucję marcową z 21 roku, natomiast nigdy nie uchylono Konstytucji kwietniowej. Także młodego adepta prawa
na katedrach, nie wiem, gdzie pan studiuje to prawo. W każdym razie jest to dla mnie no, dowód na to, że po pierwsze, za młode osoby nie powinny być posłami ziemskimi. Po drugie, że katedry w PRL-u i w PRL-bis zakłamują rzeczywistość, bo konstytucja kwietniowa nigdy nie została uchylona. Co prawda powstała konstytucja PRL-u w 52 i następne, ale takiego prostego zdania, jak tutaj w 81 artykule uchyla się konstytucję, to nie jest byle co, tylko konstytucja. Nie może być konstytucja nieuchylona. I ta forma połączenia konstytucji, znaczy ja nie jestem zwolennikiem przyjęcia dosłownie tego aktu do funkcjonowania w nowej Polsce, którą tworzymy, monarchii, ale kompilacja z tej konstytucji, z konstytucji trzeciomajowej i jeszcze innych praw, które Polacy ogarniają w tej chwili na stan XXI wiek, jest słuszna. Z tym, że tak proszę nie zakłamywać, ta konstytucja nadal obowiązuje, a to, że trzecia RP się do niej nie stosuje, Państwo, to nie moja opinia. Był wywołany pan Andrzej, więc on z siłą rzeczy ma prawo do głosu. Jeżeli nie chce z tego prawa skorzystać, to odmówi. Ja nie nazwałam go po imieniu. Ale bez, dotknęła go. Pani widziałem, kartka się od razu podniosła, więc musi, no to mówię, każdy, kto dotknie, ma ten prawo, tak? Takiego responsu, byśmy powiedzieli, ale pani Beato, tu się kłania prawo rzymskie. Nie wiem, jak uczą prawo rzymskie we Wrocławiu, ale ja powiem wam, jako Leszczyński, który nie skończył prawa, miałem tylko rok prawa, bo ja kończyłem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z czego jestem dumny, Adamieckiego. Ukłony dla profesora Szyrockiego, ukłony dla pani profesor Zdanieckiej. Dobrze mnie uczyli. I nauczyli mnie też trochę prawa. I tam jest reguła rzymska, że nowe prawo danej kwestii abroguje stare prawo. Tak, to jest zasada ogólna, bo nie da się zapomina tej klauzuli. Tu ma pani oczywiście rację, że najlepiej jest umieścić tą klauzulę, jakie, ale teraz proszę zobaczyć. No właśnie abroguje. Tak, tak, ale ten zapis abroguje 20. A pytam się, czy konstytucja w takim razie ta konstytucja abrogowała konstytucję 3 maja? Nie, ponieważ no właśnie, nie pani, było ciągłości. Ale widzi pani, ja dlatego mówię, to jest bardzo duże zagadnienie i je omówimy. Bo pani tu wybiega, że jest nie atakując. Proszę wchodzić w takim razie w polemiki, proszę was, a nigdy w ataki. Wejdźmy w polemikę z poprzednikiem, a nie wchodźmy w atak na poprzednika, bo ja mogę mieć pełną świadomość, że mam rację, a na końcu się okaże, że nie mam racji. Więc chodźmy. Chciałem, bardzo proszę, oczywiście dam pani głos, bo ja teraz panią dotknąłem. Znaczy dotknąłem pani, więc mam pani głos polemiczny. I wchodźmy w polemikę. Mówimy za i kontra, znaczy pro e kontra, prawda? Ja tu nie odnosiłem się w tej kwestii w obronie pana Andrzeja, ale my musimy się też, bo bardzo mądre odnośnie tej modlitwy po łacinie, musimy szanować prawo rzymskie, łacińskie, bo Rzymianie, łacinie to są następcy Etrusków, a Etruskowie to są Wenetowie, to jesteśmy my. Czyli prawo rzymskie to jest wenetyjskie, to jest nasze, nie możemy go odrzucać. Reasumując, po kolei, drodzy Państwo, ostatnie 3 głosy, ale 3 minuty. Pan Andrzej, pani Beata i pan Cezary Tołusty jeszcze. A i pan Juszczyk, to 4. 4 po 3 minuty. Bardzo was proszę i już nie podnoście kartek. Proszę was. Proszę, bo jak podniesiecie, to ja oczywiście muszę wam, więc proszę, nie podnoście tylko. Ale to nie znaczy, że wam rozkazuję. Andrzej Marcin Piszczek, pierwszy asesor ziemi rybnickiej. Zarzucono mi tutaj brak wiedzy i kompetencji w kwestiach, o których mówiłem przed chwilą. Ja powiedziałem, że ja, pani Andrzej, wtedy nie było niestety na sali, bardzo nad tym ubolewam. Ja przedstawiłem tylko czysto technicznie, jak to wygląda w kwestii prawnej. Mówimy o legalności, o legalistach i tak dalej. Ja w porównaniu do pani Andrzeja, ja tu mówię szczerze, że ja mam małą wiedzę, ponieważ... Przepraszam, szanujmy się. Do pani poseł, dobra, Andrzejas. Nie mogę pani... Do pani marszałek, do pani marszałek. Tak, te stosujemy, proszę. Przepraszam. Do pani marszałek. W porównaniu do pani marszałek, jaką ja mam wiedzę, to mam znikomą. Ale ja się nią dzielę i nie mówiłem teraz tutaj w kwestiach technicznych. Ja przedstawiam w kwestiach takich niuansowych i tak dalej. Ja przedstawiam kwestie techniczne. I tak pan marszałek zauważył, konstytucja z 1935 roku nie abrogowała konstytucji z 1791 roku. Więc konstytucja PRL-u, a wprowadząc do tego, jaka ona była, jaka władza ją wydała i tak dalej, z 1952 roku, także nie musi abrogować konstytucji z 1935 roku, skoro jej nie uznawała.
ciągłość logiczna jest. Skoro Konstytucja 1935 roku nie nawiązuje do Konstytucji z maja 1791 roku, to po co PRL ma nawiązywać do Konstytucji z roku 1935? Po co Konstytucja z roku 1997 ma nawiązywać do Konstytucji z roku 1791 czy roku 1952? Po co? Ja powiedziałem, prawo idzie z duchem czasu, z duchem tego, co, jakie są stosunki społeczne. Pojawiają się wiele spraw i tak dalej. W Konstytucji na przykład 1791 roku nie mówi nic na temat internetu i tak dalej, bo wtedy tego nie było po prostu. Konstytucja z 1935 roku także na ten temat milczy. Także ja poruszam tutaj tylko kwestie techniczne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Pan chciał jeszcze zabrać. Pani Beata, a i w kolejności. Pani Beata, pan Cezary nie podnosi, a i pan Juszczyk. To kto chce pierwszy? Chce pani na końcu, pani Beato? Dobrze. Pan Cezary, pan Juszczyk i pani Beata. Nie podnosi, proszę bardzo. Bo nie zamkniemy tej debaty. Szanuję też pana Jarka z kalendarza. Chyba, że ktoś ma jakąś rewelacyjną jakąś informację czy sprostowanie, to tak, to no to musi. No. Panie siostry, panowie bracia, naprawdę proszę was, tak? Bo chodzi o to, że to wspaniale, że my tutaj mówimy, wypowiadamy się, ale z tego nic nie wynika. My tutaj nie przyszliśmy po to i nie spotykamy się po to, żeby gadać, tylko żeby podejmować decyzje. Decyzje różnią nas od wszystkich, którzy są w tej chwili w Polsce. Na podstawie tego, że myśmy podjęli uchwałę, że Jezus Chrystus jest Królem Polski, to za tydzień na Jasnej Górze zebrała się grupa ludzi, między innymi czterech biskupów i tam kilkunastu Polaków, i w tej samej formule uznali Jezusa Chrystusa Królem Polski. A wcześniej Bram i wszyscy jeździli po Polsce, być może jeszcze jeżdżą i robią prelekcje na temat, żeby Jezus Chrystus został Królem Polski. I wybierzcie co chcecie. Natomiast to, co my w tej chwili robimy, trzecie spotkanie rzędu, to jest absurd. Mamy do przedyskutowania i przedebatowania i przegłosowania kilkadziesiąt podpunktów, a myśmy nawet, jak to się mówi, nie ugryźli i pierwszy raz, tak? I debatujemy. Bez sensu to jest bez sensu, naprawdę. My psychicznie nie wytrzymamy dłużej, tak? A przynajmniej ja. Ja się z tym nie zgadzam. Po prostu się nie zgadzam. Ja chcę widzieć tutaj efekty. Efekty. Efekty nas różnią od wszystkiego innego, co w tej chwili się dzieje, tu, teraz, w Polsce i na świecie. Bo po to tworzą, żeby debatować, żeby ludzie jakby obniżyli swoje ciśnienie, tak? I wysłuchano. A to nie o to chodzi, żeby idzie, jak to się mówi, za tym decyzja. Decyzja. Dobra, zła, ale decyzja. Przez pana prezydenta na uchodźstwie pana Potockiego, hrabiego Potockiego została wywołana druga rzecz posłów. Pani poseł mówi od roku czasu o drugiej RP, tak? W związku z tym nie możemy uciekać od tego, że musimy się określić. Nikt winny w Polsce tego nie zrobi. Nie zrobił przez 80 lat i nie zrobi. W związku z tym my, jeśli szanujemy siebie, musimy podjąć czy zebrać informacje, szczególnie jeśli to będzie, to byśmy prosili od ziemi wrocławskiej wszelkie informacje, które nam umożliwią jakby wejście w temat i rozbudowanie tego w internecie, ale nie może być to za 2-3 tygodnie, mamy święta, różne rzeczy i tak dalej. Takie rzeczy wymagają czasu, tym bardziej, że nie jesteśmy prawnikami, nie jesteśmy osobami kumatymi w tym względzie. W związku z tym musimy zebrać wiele informacji, wymienić się i tak dalej i przyjeść, czy rozmawiać godnie z prezydentem, tak? Żeby mówić rzeczowo na temat, a nie gadać banialuki, tak? I ten temat, przepraszam, ja nie zakładałem, że on się pojawi jako pierwszy w 2016 roku, ale w tym momencie on się pojawił, tak? Ja nie chcę mówić o pieniądzach, bo to nam zamydla sprawę. Chodzi o rozwiązanie problemu, ustosunkowanie się do II Rzeczypospolitej, do Konstytucji i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że to należy się Polakom, tak?
ale musi być to zrobione w sposób rzeczowy i odpowiedzialny. Musimy mieć wiedzę na ten temat, musimy się przygotować, musimy wymienić między sobą poglądy. I ja, nasza ziemia jest za tym, żeby skończyć tą dyskusję, nie zgodzić się na nadzwyczajne spotkanie, chociaż głosowałem wczoraj za tym, ponieważ to nas zmusi do jakiejś decyzji, czy do przygotowania się za 3 tygodnie. Tak? A uważam, że to jest za krótki okres czasu, bo za tym pójdą kolejne rzeczy. Tak? To jest temat, z którym musimy się zmierzyć, musimy go rozstrzygnąć w formie godnej. Tak? Natomiast to nie może być ad hoc, tak? Bo po prostu pewne rzeczy wymagają tak przemielenia. Tak? A to jest, czyli pojechanie, rozjechanie się, spotkanie się, etc., wymianę poglądów, szukanie tego w internecie, uzyskanie informacji od ziemi wrocławskiej, tak, na ten temat. Uzyskaliśmy, że jest zgodnie z prawem, prawda, ale to, że on jest zgodnie z prawem, to pytanie jest nieskończenie dużo innych, prawda. W związku z tym musimy to wiedzieć, tak, a co nagle to pod jadą. Także po prostu błagam was, tak. Jedźcie i spotykajmy się tutaj, żeby podejmować decyzje. Podejmować. To, co powiedział pan, jego interesują dwie rzeczy, tak? Dwie rzeczy. A to jest najważniejsze, nie gadanie. To co on powie? Przyjechałem, wydałem tyle pieniędzy i w konsekwencji, no dzisiaj prawie nie odpowiem, tak? Dziękuję. Proszę. Jeszcze 2 głosy, ale zamykamy, bo jeszcze mamy. Stefan Kamański, Ziemia Częstochowsko-Myszkowska. Ja uważam, że ten problem tego II Rzeczpospolitej powinniśmy omówić na sesji marcowej. Tak jest. Tak, to i to w tym czasie spokojnie tak proponuję. Tak, ale będziemy głosować w tej sprawie. Proszę bardzo, wniosek formalny. Proszę, żeby też pilnował też pewnej formuły i pewnego porządku, dlatego daję głos. Ale co, po tym głosie już jest tylko pan Juszczyk i głosujemy, słuchajcie. Proszę. Nie, jeszcze nie tutaj. A jeszcze Państwo, dobrze. Roman Fritz, Ziemia Rybnicka. Panie Marszałku, Szanowni Zebrani, mamy niedzielę popołudnie. Ludzie, z tego co słyszałem, chcą jechać niebawem do domu. Stawiam wniosek formalny o zamknięcie tej dyskusji i przejście natychmiast do głosowań. Dziękuję. Panie Marszałku. Pan marszałek Słowik złożył wniosek formalny o preambułę i modlitwę. Tak, tak, ale to jest tak, oczywiście, ale ja się do tego odniosę. Czy nie? Panie Jerzy, to jest porządkowe. Przypomnę Państwu, żebyśmy się już nie pogubili, że ja tu panuję nad sytuacją. Otóż punkt 32 porządku obrad, czy sejm walny w sensie prawodawczym, to jest sukcesji władzy, nawiązuje do roku prawnego Sejmu Czteroletniego oraz państwowości z tego okresu, znak zapytania. Co z drugą RP oraz sukcesją tego państwa i prezydentów? Znak zapytania. Co z PRL? Znak zapytania. Co z trzecią RP? Znak zapytania. Nie było tu uchwały samej. Nieprzewidziane jest to głosowanie w tej sprawie i my w tej sprawie przy okazji tego weta debatujemy, więc jest to zgodne z porządkiem. Nie wybiegliśmy poza porządek obrad, więc tylko przypominam Państwu, że nie mówimy nagle na rzeczy, którą nam pan prezydent Potocki wywalił gdzieś na boczne tory. Nie, nie. Ja to przewidziałem i to był wniosek ziemi. Także tutaj absolutnie jesteśmy w prawie naszym sejmowalnego, porządkowym. Także tutaj ja uważam, że panie pośle, ma pan troszkę rację, ale nie możemy sobie odbierać głosu wolny. Formalnie. Nie możemy głosu wolny, jeżeli sala, bo moglibyśmy co najwyżej w tej sprawie zagłosować teraz. Musiałbym to poddać pod głosowanie, czy przerywamy i tak dalej. Ja uważam, że to już jest końcówka. Jeżeli jest końcówka, to panie pośle, zgódźmy się, że dajmy po minucie, ale słuchajcie, nie nadużywajcie dwóch, trzech minut, bo to, jeżeli są końcówki, to mówię, zgadzam się z tym i ty, moja ziemia będzie na przykład tak czy tak. No bo tak powinno to wyglądać, a uzasadnienie, no w tym momencie może nie jest takie szerokie, czy takie wylewne, tylko w krótkich dwóch, trzech słowach, dobrze? Czyli jeszcze kto chce zabrać głos na kończący? Pani Beata? Dobrze, pani Beata, pani, ale na temat pani Jadwigo, czy to za chwilę, tylko w tym temacie tylko. Słuchajcie, pani Beata i pan Juszczyk, ale w kolejności pan Juszczyk i pani Beata, 2-3 minuty i głosujemy. Ja już mam przygotowany sposób głosowania, więc nie zmieniajmy już tego, dobra? Rozumiem, że nie więcej się nie zgłosiło, więc nie udzielam później głosu, nawet jak ktoś się zgłosi. Chyba, że państwo odniesiecie się do jakiegoś posła, no to z prawem zwyczajowym ten poseł ma wtedy prawo do głosu. Bardzo proszę, panie pośle. Nie, pan poseł Juszczyk. Pan poseł Juszczyk, bardzo proszę.
też nie zagranuje wiedzę, ale mój kolega jest najlepszy.